Cześć wszystkim, ja jestem Janek, a to jest Bans Flash. Zapraszam Was na rowerowy przegląd tygodnia. A w nim porozmawiamy sobie głównie o imprezach, które wydarzyły się w tym tygodniu oraz o tym, co będzie nas czekało w najbliższym czasie. A trochę tego jest. Co prawda idzie jesień, robi się coraz zimniej, ale jest też coraz więcej czasu na to, żeby zacząć kombinować. Szykujemy dla Was parę ciekawych rzeczy, m.in. serię serwisową, a także serię związaną z ćwiczeniami na siłowni, tak żeby jakoś przeżyć tę zimę. Zapraszam, warto obejrzeć. A jeżeli chodzi o to, co działo się w ostatnim tygodniu, myślę, że jedną z najważniejszych informacji tego odcinka i tego tygodnia jest Puchar Polski w downhillu, który odbywał się w Szczyrku. Nasz znajomy Damian Konstanty, szerzej znany jako Conker, zajął tam pierwsze miejsce w elicie z czasem 6 minut 22 sekundy, jednocześnie zajmując pierwsze miejsce w generalce, co oznacza, że mamy najlepszego zjazdowca w Polsce. Jeżeli chodzi o kolejne imprezy, no to tak. Szosowy event Piekło Południa. Tutaj kolarzom przyszło zmierzyć się z liczącą 48,5 km trasą, mającą w okolicach 700 metrów przewyższenia. Impreza zorganizowana przez organizatorów m.in. Klasyku Beskidzkiego, czyli imprezy, która już na stałe wpisała się w kalendarz startowy kolarzy z Nowego Sącza. Jeżeli chodzi o zwycięzców, to pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął Maciej Habrat. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, była to Katarzyna Wełna. Nasi reprezentanci, w tym wypadku Krzysztof Szary, zajął 24 miejsce Open. Jednocześnie był to ostatni start dla zawodników Bike Atelier Nowy Sącz. Podsumowując, wystartowaliśmy w wielu imprezach i szosowych, i górskich, zdobywając liczne medale, liczne puchary. Był to całkiem fajny sezon. W następnym sezonie czego można się spodziewać? Myślę, że troszkę więcej startów na szosie, jeżeli chodzi o naszych szosowych reprezentantów. No i postaramy się podziałać też coś w enduro. Jak pójdzie? Zobaczymy. Kolejna impreza miała miejsce w weekend w Bielsku Białej na Enduro Trails. Były to zawody, a jakże by inaczej, enduro, rozgrywane na OS-ach po ścieżkach kompleksu Enduro Trails. Jeżeli chodzi o sam przebieg trasy, można sobie sprawdzić profil facebookowy Bielsko-Biała Enduro Trails. Mamy tam pokazane dokładnie, na których ścieżkach rozgrywały się poszczególne OS-y, więc będzie można sprawdzić i porównać sobie wyniki na Strawie, jak by nam poszło. A jeżeli chodzi o zwycięzców, to wśród mężczyzn był to Piekara Robert, a wśród kobiet była to Puda Martyna. Serdecznie gratulujemy. No, oglądając filmiki, zazdrościłem. My akurat nie siedzieliśmy na studiach zaocznych, ale impreza całkiem fajna. Za rok na pewno się zjawimy. O czym należy pamiętać? Jest koniec sezonu, więc zamykają się bikeparki. Na obecną chwilę zarówno Kruszkowce, jak i Kasina oficjalnie zamknięte. O tym należy pamiętać, jeżeli będziemy się tam wybierać. Wyciąg już nie działa, więc trzeba wyjeżdżać. Powodzenia! Z informacji pozytywnych, otworzyły się ponownie ścieżki w Leśnicy, więc można spokojnie śmigać. Ścieżki były remontowane, dodatkowo ostatnio dobudowano nową. My tam jeszcze nie byliśmy. Jeżeli ktoś był, niech zdradzi, jak nowa ścieżka. Wydaje się, że
Słowacy zrobili coś fajnego, więc będzie można pośmigać. Czekamy na jakieś informacje. Ok, moi drodzy. Jeżeli jesteście zainteresowani jazdą enduro, ścieżkami, jeździcie na rowerze górskim, serdecznie zapraszam Was na profil Koło Południa. Jest to współtworzony przez nas profil, gdzie znajdziecie wiele ciekawych informacji przydatnych rowerzyście górskiemu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego profilu, serdecznie zapraszam. Ostatnimi czasy między innymi relacja z Turbacza oraz relacja z cyklostopów w Starej Lubowni. Wiele ciekawych informacji, dużo inspirujących tras, zdjęcia oraz filmy. Serdecznie zapraszamy. A jeśli chodzi o serię związaną z siłownią, to już niedługo zaprosimy Was do udziału w zajęciach fitness. Tak, fitness. Będziemy dbać o nasze brzuszki i nie tylko przez zimę. Pokażemy Wam, na czym warto się skupić, jak ćwiczyć, aby zachować formę przez cały sezon oraz jak przygotować się do następnego sezonu. Myślę, że warto z nami zostać, warto śledzić profil zarówno Bans, jak i Koło Południa. Wiele ciekawych informacji. Zapraszamy. Byłbym zapomniał. Szykujcie się, zbliża się Rampage. W Bike Atelier będziemy organizować wspólne oglądanie tego eventu, więc przygotujcie się na emocje związane z jazdą na rowerze. No i zapraszamy. Śledźcie nasz profil, tam będą się pojawiały informacje o tym, kiedy zaczniemy relację, jak to będzie wyglądało. Zapraszamy.